Dorota Matysiak zaprasza Państwa do wysłuchania 2588 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Nareszcie, Małgosiu, już myślałam, że nie chcesz ze mną rozmawiać. Justyna, przez te ostatnie dni z nikim nie chciałam rozmawiać. Z nikim, rozumiesz? No, staram się, ale... Ale nie możesz. Gdybyś dostała tak po głowie jak ja, to może byś zrozumiała. Ale nie życzę ci tego. Zresztą przy twoim usposobieniu to ci nie grozi. Ale co chcesz przez to powiedzieć? No, ty jesteś zrównoważona i opanowana, a ja wariatka. Sama teraz tak o sobie myślę. Aż tak? No właśnie, aż tak. Bo jak ja się w coś wpakuję, to już po całości. I tak było z Markiem. I dlatego może to się tak skończyło. Nie chciałam cię pytać. Nikt nie chciał nic powiedzieć. Ciocia Kasia chodziła jak nieprzytomna. A ojciec miał satysfakcję. No nie mów tak. Podobno jak tu przyszedł po twoją babcię, kiedy ty się zamknęłaś w pokoju, to mu się ręce trzęsły. Bo się przestraszył. Ale jeśli chodzi o Marka, to triumfuje. Najgorsze, że on jednak miał rację. Tylko ja... No, nie... Co ty? Co? No, byłaś zakochana. I ślepa. Justyna, jak ja teraz będę żyła? No jak to jak? No, bez niego. Ty sobie nie wyobrażasz, jak ja za nim tęsknię. Nawet teraz, kiedy się to stało? Ale właściwie co? Wiem, że się rozstaliście, ale dlaczego? Bardzo prosto. Sytuacja jest banalna. Aż wstyd o niej mówić. Zdradził mnie. Wrócił do żony? Mówiłaś, że byli w trakcie rozwodu. Jest, do jakiej żony? Zastałam go w naszym, w jego mieszkaniu z inną dziewczyną, w niedwuznacznej sytuacji. Nie. No tak! Właśnie tak. Żeby nie powiedzieć w łóżku. Najbardziej kretyńska sytuacja, jaką można sobie wyobrazić. Co ty? No chyda, jak ze złego filmu. Boże, już się zaczynam trząść, jak tylko sobie przypomnę. Nie mogę uwierzyć, przecież to zwykły kretyn. Daj spokój, oszczędź mi tych komentarzy. I co ty zrobiłaś, jak weszłaś? On myślał, że cię nie ma w Warszawie, czy jak? Wiedział przecież, że masz klucze. Nie wiem, jakoś tak wyszło. A może on to specjalnie zainscenizował, żeby ze mną skończyć? Specjalnie? Ale dlaczego? Może mu ciążyło to, że ja mu tak wisiałam u szyi, że nie wiem, ciągle chciałam z nim być. Jak zobaczyłam tę dziewczynę, wiesz, chyba dokładnie nie pamiętam, jak to było, co się stało, bo uciekłam. No, uciekłam. Byłam jak w amoku i gdzieś tam szłam bardzo długo. Chodziłaś po ulicy? No, chyba tak, ale się zmęczyłam i wróciłam do domu. I wtedy się zamknęłaś? No, dużo spałam. No, wiem. Chyba 24 godziny bez przerwy. Ja to mam od dzieciństwa. Jak coś bardzo przeżywałam, to uciekałam w sen. Pamiętam takie okresy w czasie szkoły jeszcze. Dwoja z matmy? No nie, coś poważniejszego. To było w okresie dojrzewania. Wiesz, chciało mi się płakać, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Wracałam ze szkoły, odrabiałam lekcje i kładłam się na tapczanie. Całe popołudnie potrafiłam przesypiać. Mama myślała, że może jestem chora. No i teraz z Markiem... Odezwał się chociaż potem? Tak, dzwonił. No, ale nie odbierałam telefonu. Przysłał maila. Niepotrzebnie go przeczytałam. Ale co napisał? Że to dla mojego dobra. Co dla twojego dobra? No, spotkał się z tą dziewczyną, bo widział, że tylko w taki sposób może mnie uwolnić od siebie. Dobre, ale co? Dlaczego miałby cię uwalniać, skoro ty wcale tego nie pragnęłaś? Bo ten nasz związek nie był podobno dla mnie dobry. Nie miał właściwie przyszłości, a... W ten sposób ja nie będę za nim tęskniła, bo będę w nim widziała łajdaka. I to mi pozwoli ozdrowieć. Rozumiesz? Trzeba długo myśleć, żeby na coś takiego wpaść. Ja myślę, że ta jego nowa kochanka to taka przejściowa sprawa. A tak naprawdę chyba chodzi o to, że on chce wrócić do żony. Jednak? Nie wiem. Zresztą, co mnie to w tej chwili obchodzi? No słusznie. Kiedyś może rzeczywiście sobie powiesz, że dobrze się stało. Justyna, tylko nie mów jak mój ojciec, błagam cię. Ja nigdy tak sobie nie powiem, bo ja go kochałam. Ty chyba nie rozumiesz, co to znaczy. Może nie rozumiem. Ja go kocham nadal. Pamiętam wszystko, co było między nami. Dotyk jego rąk, jego zapach. Słabo mi się robi, jak myślę, że mogę go spotkać na ulicy. Zresztą, po co ja to ci mówię? Ale będzie ci lżej, jak się wygadasz, nie?
Jakoś przeżyłam ten tydzień, przeżyję i dalsze. Mhm. Ale jak? Nie mam pojęcia. Nie bardzo wiem, co ze sobą zrobić. Pójdziesz na jakieś studia. Co teraz po tej amnestii maturalnej masz szansę? Jaka to szansa? Na żadne porządne studia już się nie dostanę. A zresztą nie wiem, czy mam w ogóle siły do studiowania. Ale coś przecież musisz robić, Małgosiu. Dla samej siebie. Wypełnić sobie czas i głowę. Wiem. No, mama za czymś tam się rozgląda. Chodzi, coś mi załatwia. Nie mam pojęcia. Myślałam, żeby może wyjechać. Myślałam też o wyjeździe... Za granicę? Ale do tego też nie mam rozpędu. Ludzie jeżdżą za granicę dla kasy, a mnie w tej chwili nie zależy, no. A swoją drogą... Ja ciebie podziwiam, Justyna. Mnie? Za co? No, jak ty możesz tak latami być z tym twoim Romkiem, co? Jak to co? No, wy się kochacie właściwie? Nie wiem, sypiacie ze sobą? Przepraszam, no. Przepraszam. No, ale wy już się chyba czujecie jak stare małżeństwo. Tyle lat. To jak z wami jest? Nie wypaliło się wszystko? Jak to możliwe? No, a jeśli możliwe, to szczęściara z ciebie. No, przepraszam, Justyna. No co, chyba się nie obraziłaś? Nie. Ale o Romku mówić nie chcesz, prawda? Niech i tak będzie. A ja ci nagadałam o sobie, bo we mnie się to wszystko gotuje, rozumiesz? Fizycznie także. Rozumiesz? No mam wrażenie, że eksploduję. Muszę cierpieć. Wszystko do bani. Nie wiem, podłe to życie. No, nic mi się właściwie nie chce. Małgosiu, no. Wiesz co, może byśmy się razem zapisały na tenis? Na tenis? Co ci do głowy przychodzi? No myślę, czym bym cię mogła zainteresować. Mogłybyśmy razem jakiś wysiłek fizyczny. Zdaj sobie spokój. Gdzie ja będę teraz latać na tenis? Ja nie mam siły. Zresztą i tak na te jakieś studia rodzice mnie kolanem wepchną. Prywatne oczywiście. No ale ojciec obiecał płacić. Jak chce, to niech płaci. To już pewno nie będzie na nic więcej czasu. Szkoda. Z ojcem mam jeszcze inny problem. U Marka zostały różne moje rzeczy i ojciec powiedział, że pójdzie po nie. Boję się, do czego to może dojść. Znasz mojego ojca. Daj mu swoje klucze, niech wejdzie wtedy, kiedy Marka nie ma. Akurat. Powiedział, że nie jest złodziejem, żeby grzebał w cudzych szafach w czasie nieobecności właściciela. Mowy nie ma. No, to co będzie? Mama się nie godzi, żeby w ogóle tam poszedł. Nie ma racji. Pan Marek na pewno sam ci te rzeczy prędzej czy później odeśle. Jezu, mam to w nosie. Nie chcę tych ciuchów, ja chcę jego. No i Małgosiu, przestań. Przebaczyłabyś mu? Nie wiem. Nie, chyba nie, ale... Idę, Justyna. Dokąd? Nie wiem, może się przejdę. Odprowadzę cię. Naprawdę? Tak, chcesz? Tak. Masz tu swoją kurtkę? To chodźmy. No. Tylko powiem cioci, że wychodzę. One tam siedzą z panią Anielą. Dobra. Ciociu, chciałam zameldować. A, dzień dobry, Małgosiu. Z Justyną już się widziałyśmy. Mhm. Jak to miło. Dwie siostry razem. Na spacer czy do kina? Chwilowo bliżej. A idziesz do domu, Małgosiu? Nie wiem, babciu. Może tak, może nie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Miłego dnia. Ja odprowadzę Małgosię. Dobrze. No powiem mamie, jak wróci. Ależ dorodne dziewczyny. Udały się obie. I wierzyć się nie chce, że takie już dorosłe. Prawda? Pani wnuczki też już panny. A jeszcze pani Anielo, tak niedawno mówiło się o nich słodkie maleństwa. Mela i Malinka. No a teraz proszę. 15 lat minęło, jak jeden dzień. No to co pani Anielo, zostaje pani z nimi? To już postanowione? Synowa wyjeżdża? Lada dzień, pani Wisiu. No to kiedy się pani przeprowadza? No pytam, może coś pomożemy? No właśnie, owszem. Ja mam taką małą prośbę. No słucham. Chciałabym przenieść do pani na parę dni trochę drobiazgów. Taką jedną walizkę.
Byłoby to możliwe? Ale oczywiście, pani Anielo, no proszę bardzo. Ja nic specjalnie cennego nie mam, pani Wisiu, ale zawsze coś tam się znajdzie, co by człowiek chciał zachować. No pewnie. Parę pierścionków srebrnych, co jeszcze od Wojtka dostałam, figurki dwie porcelanowe, niby nic takiego, ale bardzo je lubię. Boję się, żeby się nie stukły. A dlaczego mają się nagle stukły? No remont, pani Wisiu, remont. O to chodzi. Co pani powie? Więc jednak chce pani odmalować mieszkanie przed swoim powrotem, tak? Odmalować. Aha. I trochę poprawek różnych się należy. Synowa, no nie powiem, dbała o dom. Ale wie pani, każda gospodyni ma swoje wymagania. Zasłony nowe uszyłam. Miałam jeszcze materiał, sąsiadka akurat kupiła maszynę, no jednym słowem. No pani Anielo, no jednym słowem, tak. Nowe życie. A kto będzie pani malował? Umówiła się pani już z kimś? Tak, jak najbardziej. Pan Pawełek odmaluje. A, pan Pawełek, tak? No, pani się dziwi? Nie, tylko nie wiedziałam, że ma takie talenty. No, chcę się wywdzięczyć za to, że może mieszkać na działce. No, wie pani, to tylko dobrze o nim świadczy. No, tylko... Już ja wiem, co pani myśli. Naprawdę? Pani myśli, że on liczy na coś więcej, niż tylko, żeby tę fuchę odrobić. Że mu się zechce potem także tu pomieszkać. Pani Anielo, no przecież no wszystko zależy od tego, jaki pani ma do tego stosunek. Taki stosunek, panie Wisiu, że ja mam tu na dobrej dwa pokoje. W jednym ja będę mieszkać, w drugim dziewczynki. I tak zostanie. No w porządku, pani Anielo, w porządku. Przecież ja nic złego nie chciałam powiedzieć. No, ale jeżeli rzeczywiście przez chwilę tak sobie pomyślałam, to dlatego, że ja znam pani dobre serce. No, dziękuję. No, a pan Felix jak? Pogodził się już z pani przeprowadzką? No bo ostatnio wydawał mi się dosyć markotny. A, panie Wisiu. Jak mówi przysłowie, baba z wozu koniom lżej. I jemu też będzie lżej. Naprawdę? Tak pani myśli? Tak mi się zdaje. Niby na początku protestował, ale pani Wisiu, kobieta czuje, czy to prawdziwe, czy nie. Czy z serca, czy... O tak, bo wypada. Nie, teraz to już trochę pani przesadza, pani Anielu, naprawdę. Może i tak, może nie. Nie będę się zastanawiać ani nad nim, ani nad sobą. Bo dosyć mam teraz na głowie. I jak tym moim dziewczynkom życie zorganizować? No, i ten remont. No tak, to potężna robota panią czeka. Wszystko poprzestawiać, pochować, przygotować. No bo i malowanie, i cyklinowanie pewnie. A, jakie tam cyklinowanie? Co też pani? O tym mowy nawet nie ma. Nie stać mnie na to, pani Wisiu. No, pan Pawełek tego nie potrafi? Może by i potrafił, ale do tego trzeba mieć urządzenia. I to takie, jak się teraz używa, z pochłaniaczem, żeby tego kurzu nie rozprowadzać po całym mieszkaniu. A lakier też kosztuje. Nie. Szkoda nawet gadać. Wczoraj akurat robiłam rachunki i tak sobie pomyślałam, tanie państwo miało być. Dla kogo tanie? No, dla kogo, pani Wisiu? Mam odpowiedzieć? A co? Za dużo pani ode mnie wymaga, pani Anielo. Mówi pan Felix, że zamiast potanieć, to jeszcze nam do budżetu doszło 2 miliardy. Każdy ciągnie w swoją stronę. A to tym daj, a to tamtym. Ach, i tak się z tym wszystkim kotujemy. No, idę już, pani Wisiu. O, ktoś tam w zamku grzebie. Chyba pani Dorotka wraca. Dzień dobry. Witam, pani Dorotko. A co taka zadyszana? Nie zadyszana, tylko poirytowana. Ktoś dzwonił do mnie, Wisiu? Nie dzwonił. A Justyna jest? Nie, wyszły z Małgosią. Aha. Chyba zaraz wróci. Ale co tu się stało, pani Dorotko? No skąd te nerwy? Ach, pan Edward mnie zdenerwował. Ten wasz dozorca. To jest taki facet, no ja nie wiem, naprawdę. Sam biedak, a wobec innych potrafi być bez serca. Nakrzyczałam na niego i posprzeczaliśmy się. Czekaj, ale o co poszło? Słuchaj, no, o tych bezdomnych, którzy grzebią w śmietnikach. O bezdomnych?
Tak, tak, tak. To straszne, że są tacy ludzie. Ja czasem się budzę nad ranem. Wie pani, czwarta, piąta. Wyglądam przez okno, a tam takich dwóch. No, oni tu często przychodzą. Tak, i grzebią. Szukają. Tak, tak. Nie wiem czego, pewno puszek albo butelek do sprzedania, a może nawet jedzenia. Serce się kraje, jak się na to patrzy. Tak nie powinno być. Nie powinno być ludzi, którzy są zmuszeni do takiego życia. No ale tacy bezdomni są na całym świecie, Dorotko. We wszystkich wielkich miastach i to bogatszych od nas. No i co z tego? To niczego nie tłumaczy. No tyle, że to jest problem nie do rozwiązania. A czy u nas w ogóle się próbuje go rozwiązać? Czy nie ponosimy za to jakiejś winy? My wszyscy... Ale co wasz dozorca ma z tym wspólnego? To, że ich pędzi. Idę, a on akurat brutalnie wyrzuca takiego człowieka. I jeszcze jakimi słowami? Nie, no tego to już też nie powinien, naprawdę. Bo mu brudzą, a on za śmietnik odpowiada. No bo odpowiada, no, Dorotka. Wisiu, przestań. Mówisz tak, jakbyś była po jego stronie. Nie jestem po jego stronie, ale... No ale co, ale co? Że musi dwa razy więcej miotłą pomachać? Czekaj, przypomnij sobie, jak kiedyś taki bezdomny wszedł tu, u nas na klatkę. Jaki smród był. Jak wszyscy narzekali. A, to ludzkie nieszczęście śmierdzi. Gdzie oni się mają myć? Albo jak tramwajami jeżdżą, to samo. A co mają robić? Jeżdżą. Podjeżdżają 2-3 przystanki do kolejnego śmietnika i tak cały dzień. No wiem, bo mi pan Pawełek opowiadał. To straszne, no. Powinno się wreszcie coś z tym zrobić. No ale co? Miasto powinno włożyć w to więcej wysiłku. Przepraszam, telefon. To ja już pójdę, pani Wisiu. Nie będę przeszkadzać. Halo? Pani pożegna panią Dorotkę. Tak. Pożegnam, dobrze, do widzenia, tak, pani. Tak, Marysiakowa. Do widzenia. Słucham. Nie rozumiem. Kto mówi? Z pracy? Od męża z pracy? Pan jest kolegą mojego męża z pracy, tak? A, przepraszam, nie zrozumiałam. Co takiego? Jak to w szpitalu? Kto jest w szpitalu? Kto? Mój mąż zachorował? Zawał? Jak to zawał? Nie, to niemożliwe. Kiedy jak ma zawał? Przepraszam, ale kiedy to się stało? Tak, tak, dobrze. Niech już pan mi więcej nie tłumaczy, nie pociesza. Proszę mi dać jakieś namiary na ten szpital, no. Nazwa, adres, telefon. Aha. Wisiu, bądź tak dobra. Daj mi pióro i jakąś kartę. Już, kochani, już ci daję. Chwilę, proszę. Już. Dobrze, proszę zaczekać. No, tak, już masz, notuję. Masz tu. Ile? Aha. I 43 na końcu? Dziękuję, tak. Ja wyjadę możliwie jak najprędzej, może... No nie wiem, może będzie jakiś samolot albo ekspres. Do widzenia panu, tak. Dziękuję za telefon. O matko. Bielek. Słyszałam, kochanie. Zaraz. To Czekaj, uspokój się. Będę dzwonić na Okęcie i na dworzec. A ty się pakuj. To ja pójdę do Tomków. Może Tomek mnie podwiezie. I muszę Kasi zostawić wiadomość. Zaraz. Torba. Gdzie ja mam tę dużą torbę? Boże, poszukam. On jest tam za mną. Ojej, żeby tylko przeżył. Ale przeżyje, Dorota, przeżyje. O Jezu, Wisiu. I ja nie mam żadnych euro, może... Oj, może Tomek ma. No to idź i zaraz wracaj, a ja tu będę wszystko załatwiać. Zupełnie mi się w głowie kręci, no. Po prostu w głowie mi się kręci. Zaraz, gdzie najpierw? No na Okęcie. No tak. Czekaj, tatka Latka. Ciociu? Jezus Maria, a ty skąd się tu wzięłaś? Weszłam tam tymi drzwiami. Jest mama? Wróciła już? Justyno, widzisz mama? Ale co mama? Gdzie ona jest? No poszła na chwilę do Tomków, ale zaraz wróci i wyjedzie, no jeżeli jej się uda. Jak to wyjedzie? Dokąd wyjedzie? No do ojca. Ojciec jest w szpitalu, dzwonił jego kolega. Jak to w szpitalu? Co się stało? No ojciec... Miał zawał. Co?
Co ty mówisz, ciociu? Ale nie ma czasu w tej chwili na tłumaczenie, kochanie. Muszę dzwonić na lotnisko Okęcie. Może tam jest jakiś samolot w tej chwili. Idę do mamy. Zostań! No będzie jeszcze większe zamieszanie. Nie. Lepiej spróbuj przygotować jakieś rzeczy na drogę. Nie idę, ciociu. O, masz. Ktoś idzie. Ja się wynoszę do tamtego pokoju. Zaraz telefon wezmę. Cześć, Janek. Mogę wejść? Chciałem się o coś zapytać, mogę? Tylko mów szybko, bo ja nie mam głowy do gadania. A coś się stało? Tak. Ty nie masz głowy do gadania, ja nie mam szczęścia do rozmowy z tobą. A Janek, ja mówię serio. Mamy wielkie zmartwienie. Mój ojciec jest chory. Coś poważnego? Tak. Mama zaraz tam pojedzie, jeśli jej się uda. Jak to, jeśli jej się uda? No, przecież chodzi o Frankfurt, a nie o Warszawę. A, prawda, zapomniałem. To przepraszam, już się wynoszę. A może... Może mógłbym w czymś pomóc? Nie, idź już. Strasznie się denerwuję. Co ty chciałeś ode mnie właściwie? Nie ma sensu teraz o tym mówić. No, mów szybko i potem wyjdziesz. Za 3 dni twoje imieniny, więc myślałem, że może byśmy razem... Ale daj spokój, imieniny! Tata miał przyjechać, a teraz? Teraz to ja boję się nawet myśleć. Och, rany. Tak się o niego okropnie boję. Wysłuchali państwo 2588 odcinka powieści radiowej Matysiakowie.